pogodnej sobocie w niedzielę lokalnie może popadać deszcz. Justyna Janus-Konarska, witam Państwa i zapraszam na szczegółową prognozę pogody. Jutro pogodę kształtować będzie obszar obniżonego ciśnienia, rozciągający się od niżu z nadpółnocnego Atlantyku po niż z nadzachodniej Rosji. Z północnego zachodu i północy docierać będzie do nas chłodne i wilgotne powietrze. Czeka nas więc zmienna pogoda, więcej chmur, trochę słońca, miejscami przelotny deszcz, a w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. W górach spaść może nawet do 6 cm świeżego puchu. Do tego chłodno, od 6 do 9 stopni, zimniej na południowym wschodzie i na przedgórzu od 3 do 5 stopni, a w Zakopanem koło zera. A teraz już Dolny Śląsk. Noc w regionie z przewagą chmur i opadami deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 3 do 5 stopni. W niedzielę od samego rana zmienna pogoda, chmury, słońce, deszcz, a w górach śnieg. Po południu ciąg dalszy przelotnych opadów deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu, chłodniej, od 5 stopni w Kłodzku do 9 we Wrocławiu i w Legnicy. Ciśnienie będzie powoli rosnąć, w południe wyniesie 996 hektopaskali, wiatr z kierunków zachodnich słaby, umiarkowany, a biometr i warunki na drogach zmienne. Początek tygodnia dość podobny, raz słońce, raz deszcz, a na termometrach maksymalnie 11 stopni. Pora więc na chłodniejszą odsłonę jesieni, tak jak przystało na pogodę w listopadzie. Spokojnego wieczoru Państwu życzymy, do zobaczenia!